No więc widzę go z dziewczyną. No ale on ciebie nie widzi? Nie, ponieważ przyjeżdżam koło niego taksówką, więc nie widzi mnie, za to ja go widzę, rozpoznaję go. I szybko dzwonię do tej przyjaciółki, żeby dowiedzieć się, jak się miewa, i orientuję się, że ona nie ma zielonego pojęcia o tej całej sytuacji. Ja jestem tutaj po raz trzeci i muszę powiedzieć, że za każdym razem bardzo mnie cieszy i raduje. W tym miesiącu po raz drugi. I za każdym razem jestem zachwycona w ogóle publicznością przede wszystkim, która nas przyjmuje bardzo serdecznie. Właściwie za każdym razem owacje na stojąco. A ty się zastanawiasz, czy powinnaś powiedzieć jej o tym wszystkim, co widziałaś. Właśnie. O kogo chodzi, z namią? Tylko mi nie mów, że to Sylwii. Ja już jestem drugi raz z Mefistem, byliśmy wcześniej u Państwa, znaczy ja przynajmniej. No i cieszę się, że jestem znów w Polkowicach. Bardzo udany i fantastyczny festiwal, w którym decyduje publiczność o tym, co jej się najbardziej podoba. I my też to bardzo lubimy. Ty mnie nie okłamujesz? Co, nie okłamujesz mnie? Ja? Tak, ty. Ależ moja kochana. Odpowiedz mi. Oczywiście, że nie. Ja jestem tutaj też drugi raz i jakbym mógł nie lubić tego miejsca i tej publiczności, kiedy w zeszłym roku przywiozłem z jakieś 2,5 kilo miedzi do domu, więc bardzo jest tu miło i bardzo dziękuję za tę nagrodę. Koleżanka również dostała kiedyś miedziaka. Raz. Na razie czekam ale na. Byłam dwa razy nominowana. No widzę, tak właśnie. Ja w ogóle nie jestem w to zamieszanie, nie mam z tym nic wspólnego. Ach, nie jesteś, nie. Nie, absolutnie. Jestem osłupiały. Słucham? No właśnie powiedziałeś to, kiedy powiedziałam ci, że widziałam go z inną kobietą. Ja nie byłem nominowany, ani nie wygrałem. Ale też bardzo lubi tu przyjeżdżać. Dwa razy. W miesiącu. Ale może ma szansę jeszcze. Ma szansę, tak, ma szansę na nominację, na nagrodę. Tak. Tak. Dzięki, że trzymacie za mnie kciuki. Mamy kciuki za Maurycego. Tak właśnie. Wszystko zależy od was. Nie, naprawdę, bardzo tu lubimy przyjeżdżać i ta publiczność faktycznie jest niesamowita. To znaczy ona z taką uwagą ogląda te przedstawienia i tak fantastycznie reaguje potem na to, jak jakaś zawodowa publiczność warszawska. Czułem, że pakujemy się w jakąś gównianą dyskusję. Próby robiliśmy w naszej nowej strefie teatralnej K805. K805 to jest nowa, proszę Państwa, strefa teatralna Teatru Bagatel. A chciałam coś ważnego powiedzieć. Teatru Bagatel, ja wiem, że ty jesteś gościnnie, ale jednak wiesz, też tam będziesz. Dobrze. K805 na Kopcu. I to jest nowa nasza trzecia scena. W bardzo przedziwnych okolicznościach ona powstaje. A tam mieliśmy próby i bardzo było trudno zorganizować wszystkim dojazd, żeby wszyscy dojechali, żeby wszyscy się spotkali w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. A tak samo jeszcze żeby, tak, i żeby 10, i żeby jeszcze potem zamknąć ten Kopiec. Więc proszę Państwa, jak Państwo kiedyś trafią do Krakowa, do Teatru Bagatela, do nowej strefy teatralnej K805, to pomyślcie o nas po dzisiejszym spektaklu ciepło. Ciepło, bardzo ciepło, bo różne trudy znosząc właśnie tak ta sztuka powstawała. Ja miałam najtrudniej, ponieważ byłam na każdej próbie i musiałam obsłużyć dwóch mężów. I dwóch kochanków, tak, dziękuję. To naprawdę podziwiam, szczerze. A to wszystko dlatego, że wszystkie sztuki gramy w dublurach i po prostu wymieniamy się z kolegami, dzięki czemu mamy dużą mobilność i teraz, żebym ja mógł być w Polkowicach, kolega musi grać w Krakowie, a jak kolega przyjedzie do Polkowic, to ja z kolei będę musiał zostać w Krakowie. A Ewelina była sama, jedna, jedyna, z nikim się nie dublowała i dlatego nie musiała obsługiwać. Znaczy, dubluje się. Krzyżują, tak. W tych krzyżówkach bardzo się lubimy. Nie, ja dubluję się z Madzią Wala, która po prostu ze względu na swoje inne zobowiązania serialowe, filmowe, telewizyjne, po prostu nie mogła jeszcze uczestniczyć w próbach razem z nami, więc będzie Madzia Wala w kwietniu, od kwietnia będzie grała w Teatrze Bagatela, więc zapraszamy, kto będzie w Krakowie, żeby przyjść, zobaczyć specjalnie Magdalenę Walach, ponieważ jest wspaniałą aktorką, cudowną koleżanką, bardzo ją lubimy. Ja szczególnie. A teraz, a ja dubluję się z Wojtkiem Lonowiczem, a Kamila dubluje się z Anią Branny. A Maurycy dubluje się z Michałem Kościukiem.
Pozdrawiamy kolegę. I tak czasami się dublujemy i krzyżujemy. I bardzo lubimy. W ogóle to jest bardzo ciekawa praca, tak swoją drogą, te dublury, bo no tak, poza koleżanką Eweliną, która była zawsze i cały czas, ale teraz Madzia będzie, więc będziesz wolna, a my będziemy znowu jeździć na kopiec. No to każdy jednak wnosi w przedstawienie, które wydaje się czteroosobową sztuką, jest to jednak, okazuje się, sztuka ośmiosobowa i potem już w tych wszystkich krzyżówkach ilość wariantowa z projekcjami, to wszystko się potem bardzo miesza i podobno ma to bardzo dobre efekty dla widzów, ponieważ zawsze mogą, oglądając drugi raz ten sam spektakl, przyjść na zupełnie inny spektakl. Dokładnie, dlatego możemy do Państwa przyjechać w przyszłym roku z inną obsadą, ale z tym samym tytułem. Albo w tym miesiącu jeszcze. Albo nawet jeszcze w tym miesiącu. Jesteśmy drugi raz. Proszę powiedzieć tylko słowo. Kochanie, proszę Cię, otwórz mnie, kochanie! Nie spałaś z Jean-Claude'em? Oczywiście, że nie! Chciałam pozdrowić wszystkich dentystów w Polkowicach, gdyż miałam taki wypadek, że musiałam dzisiaj, czy potrzebowałam ekspresowo, pilnie pomocy dentysty. Niestety nie udało się go znaleźć w Polkowicach. Na basenie po prostu utraciłam kawałek, prawda, zęba, szczęki, więc nie było go tutaj, był w Lubinie, więc pozdrawiam wszystkich dentystów w Polkowicach i w Lubinie i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Ale wstawili ci miedzianego? Jeszcze nie zapracowałam. Dołączam się, choć mam wszystkie zęby swoje. Ja też pozdrawiam bardzo i mam nadzieję, że wybaczycie nam ten idiotyczny tutaj występ i nastrój, i mimo to zaprosicie nas w przyszłym roku. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie widzów w Polkowicach.